5 minuty po godzinie ósmej. Radio ka szebę. W Gdyni słychać nas na 92.3 oraz 98 i 9 FM. Radio ka szeb Przypiornickie SP Gdynia są na fali. Przed nimi szósta kolejka rozgrywek Ligi Centralnej Kobiet. O punkty powalczą w Jeleniej Górze. A jeszcze dodam, że zespół zajmuje drugie miejsce w tabeli. O bieżącej sytuacji w klubie porozmawiamy z Angeliką Petrol oraz Martą Bąkowską, zawodniczkami Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Gdynia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry dziewczyny. Słuchajcie, dzisiaj my ze słuchaczami robimy taką sondę. Może nie sądę, ale zapytujemy naszych słuchaczy od godziny szóstej, jakie to kanapki uwielbiają? Bo dzisiaj jest dzień kanapki z takich dziwnych i nietypowych świąt. Wiecie, my jesteśmy dziwni trochę. Bo dziwnymi świątami się zajmujemy. Jak to u Was wygląda, Angelika? A myślę, że na słodko, jak tak mam być bardzo szczera, jakaś Nutella. Ale to, to tak. Mało sportową. Poczeka, no, no właśnie, ale, to... będzie, ale spali później dziewczyna. No co? No wiesz, a jak nie ma treningu, coś... to co? No to, no to na siłownię chodzi. to zawsze trening się znajdzie. Dobra, czyli na słodko, Angelika. Marta? Ja chyba jednak bardziej na słono. Mhm. Jakieś takie Śledź? wiosenne. Nie. No może niekoniecznie, ale Śledź jakieś jest takie słone. wiosenne. Okay. Ogórek w ma na dużo przykład, warzyw. No. No, no tak. I jest tu warzywnie, tu na słodko. Tak. No dobra. przecież uzupełniają się dziewczyny. Liga Centralna. o tym, że coś innego będzie. Liga Centralna, kobiet drugie miejsce w tabeli, 15 punktów, tak miało być, czy to zaskoczenie? Angelika. A, myślę, że to jak najbardziej tak miało być. E, przygotowałyśmy się do tego sezonu bardzo dobrze. Przepracowałyśmy swój e, sezon swój, e, ten okres przygotowawczy, e, więc tak miało być, jak a, najbardziej. A nie miało być lepiej? Chociaż drugie miejsce... No, do, do starcia z Chorzowem jeszcze nie doszło, więc nadal możemy być pierwsze. Na pewno do tego dążymy, żeby być jak najlepsze. Znaczy, no, rozumiem, że Chorzów to ten best of the best tak, póki co w waszej jest, centralnej lidze. Tak, tak, lider. Pierwsze na miejsce, na razie. Lider. Mhm. Tak. E, dobrze, Marta, na co liczycie w tym sezonie? No myślę, że na jak najwięcej punktów, na wygranie Ligi Centralnej. E, ale po prostu... Moim zdaniem najważniejsze jest to, żebyśmy się pokazały z jak najlepszej strony. Gracie z tygodnia na tydzień, czy po prostu my, myślami już jesteście na przykład o meczu z Korzowem? Nie, z tygodnia na tydzień, bo tutaj każda drużyna jest ważna. <laughs> Wszystkie zespoły w lidze centralnej tak naprawdę mają sporo do pokazania, więc no nie możemy sobie pozwolić na to, że do któregoś meczu podejdziemy z mniejszym skupieniem czy też z mniejszym zaangażowaniem. Angelika powiedziała, że yy, chcecie walczyć o jak najwyższe cele, o jak najwyższą, najwyższe miejsce w tabeli, a macie silny zespół, żeby powalczyć o to? No i jak w tej razie wygląda na to, że tak. Yy, nie, nie zatrzymujemy się, więc yy, myślę, że damy radę. Czyli okres przygotowawczy, no bo to piąte spotkanie, przed nami szóste. Okres przygotowawczy u, u, uznajecie za udany? Czy ciężko było? O, było ciężko, bo też ciężko jest wrócić po wakacjach, po tym odpoczynku, e, ale trener jak najbardziej o nas dba i dba też o to, żebyśmy się dobrze przygotowały, e, więc jest ciężko, ale dajemy radę. Słuchajcie, umówmy się, że trener nie słucha. Jakie są najczęstsze e, <grym> <grym> e, zajęcia, które przygotował trener na tym, przed, tym, e, e, przed rundą, która się już rozpoczęła przed rundą jesienną, przed tą pierwszą rundą? Były jakieś takie ciężkie ćwiczenia, mocne, które no, Marta już nie, na przykład nie wytrzymywała? No, bieganie na pewno nie jest przyjemne. E, I to chyba było takie jedne z cięższych. E, bo takie treningi na hali, to nawet jak są ciężkie, są bardzo satysfakcjonujące i raczej lubimy to robić, mm -hmm. ale bieganie, no. No dobra, ale ile biegałyście na przykład? No to Dyszka były... 15, piątka? Nie, to były takie interwały, więc to nie może na kilometry. To było, chodziło bardziej o tempo. Dobra, a skoro mowa o bieganiu, ile przebiegacie mm. podczas meczu? Kilometrów? Wiecie mniej więcej? Średnio? Nie mam pojęcia szczerze, mówiąc. Ja też nie. Dobra, następnym ja razem, jak się spotkamy, to się przy proszę przygotować. <śmieniu> Ile kilometrów przebiegają dziewczyny? Na pewno dużo. Znaczy piłkarki ręczne, tak? Tak, Taki jesteś mądry, wiesz, co to interwał, tak? Pięć kilometrów zrobiłeś kiedyś. <śmianiu> <śmianiu> Widzicie jego minę? <śmianiu> samochodem. Ja wiem, co to jest interwał. Idziesz, biegniesz, wolno, biegniesz szybko. Super, jestem z ciebie dumna. Marta, jak zaczęłaś Sucher. przygodę z piłką ręczną, od kiedy to wszystko się zaczęło? Yf... Ojejku, no to już będzie z jakichś 10-11 lat. U mnie też w rodzinie wcześniej. Trochę tata, trochę brat i byłam pewnie na jakimś po prostu treningu meczu. Spodobało mi się, sama postanowiłam pójść. No i tak jakoś... A dlaczego nie koszykówka? Bo jesteście wysokie, dziewczyny. Ile macie wzrostu? 1,75 m. Ile, 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 Angela? 1,75 m. Ja tam troszkę więcej, może z siedemdziesiąt m. Mhm, no to, to no wysokie? No na koszykówkę też, czy, 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 czy nie jednak? Myślę, że jednak trochę za niskie. No tam rozgrywająca na przykład, bo która z Was jest kołowa, która się rozgrywająca. E, tak, jestem Angelika? kołowa. Angelika? Kołowa, tak. Co robi kołowa? Ja tak. wiem, że w kołach <grym> sama nazwa, bo. Słuchajcie, jak, jakby nie było, ja kiedyś też grałem w, w reprezentacji, pol... wróć <grym> koły, Szkoły, szkoły, szkoły. I byłem do obrotowym. Obrotowym, tam po linii biega, tak? Tak. Kołowe tak. to obrotowe to samo. Tak. Podobnie, dobrze. To no jakie zadanie teraz ma kołowa obrotowa? No, przede wszystkim zrobić miejsce w obronie. Tam ja się między obroną właśnie poruszam, więc zrobienie miejsca dla Marty, na przykład, czy też dla samej siebie, żeby Marta na przykład dostarczyła mi piłkę. Mhm. Dobrze, to ten działa? Działa. No. Anżelika działa na kole? Tak. Dobrze, Anżelika, jak to było u Ciebie, jeżeli chodzi o piłkę ręczną? Dlaczego ja no nie piłka nożna albo hokej na przykład? Zaczynałam od mhm. żwiarstwa figurowego. Ale to mi się znudziło, a że byłam w szkole sportowej, to z wiekiem tam się otwierały nowe klasy, i jedną z nich właśnie była piłka ręczna, więc zdecydowałam się na zmianę i po prostu tak już zostałam. Dobra, to wiemy. Angelika Kołowa, Marta, ty jesteś rozgrywającą. To ważna rola, bo tak naprawdę od ciebie rozpoczyna się większość akcji. Tak, no rozgrywający to jest dosyć jakby no, istotna pozycja. No, zresztą jak każda, bo tutaj no, bez jakiejś pozycji to nie dałoby rady. Eee... Jesteś takim Grzegorzem Krychowiakiem, wiesz o tym, nie? <grystanie> też nie wiem, czy Grzegorz Krychowiak to jest dobre porównanie, przepraszam. Ale poczekaj. Piotrek Zieliński, okej, okay, już jak lepiej. Jak chyba. Angelika dobrze nie zakołuje, to Aha. ona dobrze nie rozegra. Albo odwrotnie. odwrotnie. Albo odwrotnie, więc uh -huh. tutaj jest pełna współpraca. Ciężko jest być taką rozgrywającą? No jest ciężko, ale to też. Kwestia przyzwyczajenia. No, jak się stoi na danej pozycji już jakiś czas, to na pewno jest łatwiej. Teraz dużo ciężej by było stanąć i jakby przyjąć y, na przykład zadanie Angeliki. Niż... Marta, y, warto było się poświęcić tej dyscyplinie? Wiążesz jakieś y, nadzieje z tą dyscypliną, z piłką ręczą, ze Szczypiorniakiem? W tym momencie w życiu, w którym jestem, myślę, że warto było się poświęcić. Nie żałuję tej decyzji. No i chciałabym w to pójść jak najbardziej. Wiąże z tym przyszłość Wiadomo, że jest dużo czynników, które wpływa na to, czy to się uda, czy nie, ale chciałabym na pewno. A o jakich czynnikach myślisz, mówisz? No na przykład o zdrowiu, bo no, to jest kontuzogenny sport, tutaj nie ma co ukrywać, i no, nie zawsze zdrowie nam pozwala na to, żeby gdzieś tam e, się wybić, czy w ogóle kontynuować e, granie w piłkę ręczną, więc e, to, to chyba głównie o tym. Angelika, a jak u ciebie? Też myślisz związać się przyszłością z piłką ręczną, ze szczypiorniakiem? Tak, tak, jak najbardziej już poświęciłam na to znaczną część swojego życia i jeszcze mi się to nie znudziło, więc myślę, że chcę kontynuować i piąć się w górę. A ja chciałam zapytać, bo tak, widać pasję, widać zaangażowanie, ale są potrzebne trochę większe nakłady finansowe. Czy możecie liczyć na jakieś wsparcie, na przykład od władz miasta? Pamiętacie, e e, przepraszam, że jeszcze wejdę do słowo, pamiętacie czasy Istalu? Pamiętamy. Pamiętacie, no. Tam dziewczyny też pokazały, że potrafią grać Mistrzostwa Polski. Chcielibyście nawiązać do tego, wrócić do Superligi, walczyć dla Gdyni o medalę? Mistrzostw Polski na przykład? Nie chcielibyście. Oczywiście, tak. To jak to no. zrobić? Jak to zrobić? No przede wszystkim myślę, że musimy robić to, co robimy, czyli ciężko po prostu pracować, ciężko trenować, bo to się wiąże z dalszymi sukcesami. I miasto jak najbardziej nas wspiera, od zawsze wspierało. Mam nadzieję, że po prostu przy naszych większych sukcesach gdzieś tam te finanse też będą się zwiększały. Macie wsparcie od, od władz miasta? Mamy, mamy mhm. jak najbardziej. Czego potrzeba w klubie teraz? Mówię tu o wątku logistycznym, o wątku sportowym, finansowym, o tych trzech wszystkich wątkach. Czegoś wam brakuje? No myślę, że brakuje nam tych sponsorów, bo te kwestie finansowe są jednak ważne. No jak na razie sobie radzimy, ale wiadomo, że jeżeli chcemy wejść do tej Superligi, no to te nakłady muszą się zwiększyć. Macie w z tyłu za, głow, za, za głowami, że chcecie tą Superligę mieć dla Gdyni? Jesteście gotowe na to i macie na to skład. No Angelika wspomniała, że no, chcecie walczyć o jak najwyższe lauro, najwyższe, naj, naj, najwyższe, miejsce w tabeli. Ile wchodzi drużyny? Jedna, dwie? Jedna. Jedna, a... czyli na tą chwilę ruch chorzów. Tak. Mhm. W tym momencie tak. Mhm. Myślę, że z tym składem jak najbardziej mamy szansę, żeby właśnie powalczyć o tę Superligę. Czy skład na Superligę mamy? To jest ciężkie pytanie, ponieważ to już jakby nieraz taka weryfikacja była, że to jednak jest różnica, ten poziom ligowy. Mm -hmm. Nie wiem czy wiecie, a może i wiecie, w poniedziałki od godziny 17 na naszej antenie Radia Kaszabę jest fala sportu, kleka tak zwana fala sportu. Fala sportu prowadzący tą telewizję internetową Paweł Oldiryta, którego serdecznie pozdrawiam, wiem, że słucha teraz. Wiecie, że jesteście pretendentkami do drużyny października i wiecie, że na, póki co wygrywacie... Tak, słyszeliśmy. Tak, tak, A już oddałyście głos? Tak. tak Dobrze, tak. pytanie od y, słuchaczy, od kibiców. Pytanie od kibiców, y, czy SPR na stałe wróci do Polsat Plus Areny Gdynia? Nie wiemy. Mhm. <laughs> Mamy nadzieję, że kiedyś tak. Y, Bardzo ale... byśmy sami tego chciały, tak. mhm, ponieważ no, granie tam to są w ogóle zupełnie inne emocje. A co się musi stać, żebyście wróciły do Areny? Myślę, że Superliga. I to będzie taki czynnik, który pewnie o tym zaważy, bo no, tamte mecze na pewno by się rozgrywały. Mhm. Kibiców Wam nie brakuje? Mamy ich trochę, mhm. ale zachęcamy wszystkich słuchaczy tutaj, żeby wpadali na nasze mecze, oczywiście, bo na pewno kibiców nigdy nie jest za mało. Jesteście zdeterminowane, jesteście gotowe na to, żeby dla Gdyni zdobyć Superligę, czyli tą najwyższą, najwyższą klasę rozgrywkową w Szczypiorniaku? Jesteśmy, jak najbardziej. A jaka prawdopodobnie w tej chwili atmosfera w zespole? Wszystko o, jest dobrze? Jest dobrze, jest bardzo dobrze. My od zawsze jesteśmy bardzo zgrane ze sobą. Trzymamy się też poza boiskiem. Więc jest przyjemnie w szatni. Miło Macie czas śmiesznie. dla siebie, dla, siebie dla, dla, dla swoich przyjaciół, dla rodziny. Właśnie poza tymi treningami ile trenujecie? Cztery razy w tygodniu na hali. Do tego dochodzi siłownia indywidualnie. Cztery razy no, po ile? Plus, e, półtorej godziny. Półtorej godziny. Mniej więcej. I starcza czasu. Pytam dlatego, że jeszcze w kontekście weekendów wam się e, no, zdarza wyjechać. E, tak jak teraz e, wasza drużyna wyjeżdża do Częstochowy. E, wróć, Jeleniej do Jeleniej Góry. Tak. Ciężki mecz? E, no do każdego podchodzimy z pełnym zaangażowaniem. Nie warto. Znaczy nie można lekceważyć żadnej drużyny. E, czy to będzie ciężkie zobaczymy. E. Mamy nadzieję, że. Wrócą z punktami koleżanki? <grym> tak. No dobrze. Dziewczyny, jeszcze jedno pytanie od kibiców. Słuchajcie, no muszę zadać, bo jak nie zadam, no to mnie zniczują kibice. Słuchajcie... Ale nie wiem, czy możemy takie pytania zadawać. Możemy. Możemy? Prywatnie, dlaczego by nie? No dobrze. Z proszę, proszę zapytajcie, czy dziewczyny mają chłopaków, czy są wolne? Jesteśmy wolne. Marta, Angelika? Też. Czyli Drodzy <laughs> słuchacze, jak najbardziej słyszeliście deklarację Marty i Angeliki. Słuchajcie, czego życzyć szczepionistkom? Myślę, że zdrowia, braku kontuzji, mm -hmm. to, to na pewno. No i po prostu udanego sezonu sukcesów. Na koniec, kiedy się kończy, kończy Liga? W, ma Maj, ta, czy, w maju, maju. Końcówka maja gdzieś no. chyba, tak, jeżeli dobrze pamiętam. To co, spotykamy się wtedy już od nowego sezonu na... Po pierwsze, na hali. <laughs> po Polsat plus Alena i w Lidze? Możecie to zagwarantować, czy nie? Postaramy się zrobić co w naszej mocy, żeby właśnie tak było. Obiecujecie? Obiecujemy. A widzisz, i tu mamy już dobrze. Trzy razy obiecały. tak, dwa razy tak. W każdym razie <grym> obiecały. Pamiętajcie, szanowni słuchacze, że trzeba klikać, jeżeli chcemy głosować na dziewczyny. To jak najbardziej fala sportu. Tam oddajecie głos na dziewczyny z SPR Gdynia. A naszymi gośćmi były dzisiaj e, zawodniczki e, Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Gdynia: Angelika Petrol oraz Marta Bąkowska. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. dziękujemy bardzo. Radio Kaszebe, Cześć w